Podsumowanie informacji o zatrzymaniu Buddy. Przez ostatnie dni napływa do nas masa informacji na temat zatrzymania Buddy. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam najważniejsze informacje odnośnie Buddy. Zapraszam do oglądania. Wiem, jak smakuje sukces, wiem, jak spada się na dno. W niedzielę 13 października odbyła się loteria, która miała być zwieńczeniem YouTube'owej kariery Buddy. Zwycięzcy zostali rozlosowani, a Budda wraz z partnerką mieli rozpocząć nowe życie, z dala od internetowych afer, w ciszy i spokoju. Jednak CBŚP nie pozwoliło się nacieszyć ani jednym dniem, ponieważ już następnego poranka Budda oraz 9 innych osób zostało zatrzymane przez CBŚP, a majątek tych wszystkich osób został zabezpieczony przez policję. Między innymi 51 luksusowych samochodów o łącznej wartości około 38 milionów złotych, nieruchomości o wartości 30 milionów złotych, sztabki złota oraz gotówkę. Łączna kwota zabezpieczonego mienia to 140 milionów złotych. Zarzuty ogłoszone podejrzanym dotyczą kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było organizowanie gier losowych, które to loterie z uwagi na warunki ich uczestnictwa były w istocie grami hazardowymi. Nie były loteriami promocyjnymi, a był to rodzaj gier hazardowych. Podejrzani omijali w ten sposób przepisy o grach hazardowych. Dodatkowo zarzuty dotyczą czynów polegających na uszczuplaniu należności Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT w związku z wystawieniem nierzetelnych faktur, które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Zarzut prania brudnych pieniędzy związany jest z tworzeniem pozorów legalnej działalności gospodarczej i przekazywaniem, pod pozorem pożyczek, pieniędzy pomiędzy kontami należącymi do osób objętych postępowaniem celem ukrycia rzeczywistego pochodzenia tych środków i przekazywania ich poza granice kraju. Łączna suma pieniędzy znajdujących się w obrocie stanowiła kwotę ponad 126 milionów złotych. Jestem obrońcą Kamila L. w ramach tego postępowania. Przyznaję, że zostały przeprowadzone czynności procesowe z udziałem mojego mocodawcy. Mój mocodawca oczywiście nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Złożył obszerne wyjaśnienia. Będziemy oczywiście dochodzić sprawiedliwości i wykazywać, że te zarzuty są absolutnie bezzasadne. Najwyższy wymiar kary, jaki grozi Buddzie, to 10 lat więzienia za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Pranie brudnych pieniędzy jest zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Podobnie jest w przypadku fałszowania faktur. Aktualnie wiemy, że najbliższe 3 miesiące Budda wraz ze swoją partnerką oraz 3 innymi osobami spędzą w areszcie. Do pozostałej piątki sąd zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. A co ty sądzisz o całej tej sytuacji? Daj znać w komentarzu. Dowieźli tutaj Buddę właśnie. Pewnie jutro będą jakieś informacje, co tutaj się dzieje. No ja liczę, że będzie wszystko dobrze. To jakieś jest nieporozumienie po prostu pewnie.